Dzień dobry, z tej strony Michael. Przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Wam powiedzieć pewną rzecz. Ostatnio nie było odcinków, gdyż nawiązuję współpracę z fanpage'em o nazwie Wiedźmin. Dzięki tej współpracy mamy dla Was wszelakie nagrody na temat Wiedźmina. Dlaczego Wiedźmin, a nie LOL, pewnie zapytacie. Ano bo od zawsze uwielbiałem czytać książki o Wiedźminie oraz lubię nieco fantastykę. To takie moje hobby, które chcę mieć również na kanale, oczywiście obok LOLa. W przyszłości co jakiś czas będzie materiał z Wiedźmina, może z gry, może co innego, zobaczymy. Wiedzcie, że nie siedzę bezczynnie i przygotowuję konkursy dla Was na nadchodzące święta. Niedługo będzie o tym osobny film, także polecam zasubskrybować, żebyście byli na bieżąco. No i w sumie to na tyle, co chciałem powiedzieć. Zapraszam do materiału. Podczas finału Mistrzostw Świata na scenę przyleciał Elder Dragon. Jak twórcy tej wielkiej imprezy to zrobili? W tym filmie pokażę ten filmik oraz wyjaśnię Wam, jak powstał ten oto smok podczas ceremonii otwarcia finałów. Przy tworzeniu materiału używałem sporo stron, aby dokładnie Wam przeanalizować to wydarzenie, więc nie piszcie w komentarzu zryte i tak dalej, bo ja wiem, że z tego korzystałem. No i w sumie co, miłego oglądania. Na początku przedstawię, jak ta sytuacja wyglądała. W trakcie trwania ceremonii otwarcia finału na stadion przyleciał smok. Wleciał na stadion, zrobił kółko nad trybunami i wylądował na scenie przed pucharem przywoływacza. Po krótkim czasie odleciał on w drugą stronę i zniknął z zasięgu stadionu. A teraz analiza pracy wszystkich grafików. Graficy bowiem potrzebowali trójwymiarowego modelu stadionu, jak i zlotu ptaka oraz trójwymiarowy szkielet Elder Smoka. Następnym krokiem jest to, że musiał on zostać zanimowany tak, by jego położenie odpowiadało wielu miejscom na stadionie. Następnie, kiedy kamera ze stadionu w 100% skrywa się z tą z oprogramowania, która ukazywała na naszych ekranach smoka, przychodzi czas na renderowanie. Wyłącza się wtedy widoczność modelu budynku przy jednoczesnym zachowaniu cieni, które rzucają na niego inne obiekty. Dzięki temu efekty mogą zostać nałożone na obraz, który zobaczyliśmy przed rozpoczęciem finałów. Dla zwiększenia realizmu oświetlenia użyto najprawdopodobniej zdjęcia nieba w HDR, tak by słońce znajdowało się mniej więcej tam, gdzie będzie się znajdować w czasie rzeczywistym. Zachowano dzięki temu idealny kolor światła oraz niebieskawe odbicia, m.in. w ciele smoka, które dało nam niebo. W skrócie, twórcy tej oto animacji musieli naprawdę włożyć sporo pracy, by ten smok się tak zwanie nie rozleciał podczas lotu. Dopasowane jest tu absolutnie wszystko na ostatni guzik i liczę na wiele więcej atrakcji w przyszłym roku. A czy Wam ceremonia się podobała? Napiszcie w komentarzu. A my widzimy się w kolejnych filmach. Strzała!